Siema ziomalki, witam was bardzo serdecznie. Mamy nowy dzień, pochmurny dzień. Dzisiaj jest sobota długiego weekendu, a my z mamą przyjechałyśmy właśnie do Tesco. Dziewczynki jeszcze śpią, także wybrałyśmy się razem. Ma dzisiaj padać i powiem wam, że chyba widać to. Szaleństwo. Tak, tutaj zestaw czterech takich, nie, trzech pudełek zadychacza. Wracamy właśnie z zakupów, moi drodzy. Oczywiście znowu co? Nie mogłyśmy się z mamą powstrzymać i takie piękne do powieszenia te doniczki, co wam ostatnio pokazywałam. Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, witam was w kuchni. Stwierdziłam, że w sumie robię pastę, więc wam pokażę, jaka to pasta mniej więcej. Więc tak, najpierw bierzecie oliwę z oliwek albo olej, jakiś tłuszcz, smażycie cebulkę, wkrajacie do tego dużo pieczarek, ja mam ich 5 razy więcej niż tu widzicie. Osobno gotujecie brokuła. Jak już będą pieczarki podsmażone z cebulą, lekko podgotowanego brokuła dajecie do środka. Następnie mamy tu ricotę, mamy tu serek topiony, ser żółty to już jest bardziej do posypania na końcu i mamy też tutaj typu blue pleśniowy serek. Tu będę na koniec jeszcze prażyła ziarna słonecznika, ale to wszystko plus możliwe, że trochę śmietany będzie bazą do sosu do makaronu penne, też który tutaj sobie naszykowałam. Oczywiście przyprawiacie tak jak lubicie, możecie dodać zioła prowansalskie, dużo czosnku, bo to będzie takie właśnie danie brokułowe, czosnkowe z białym sosem. Myślę, że będzie pyszne. Ja teraz jestem w samochodzie koło szkoły, bo dzisiaj, jak jest dzień, wracamy do szkoły. Jestem trochę taka, o, wracam do szkoły, ale też tak, wracam do szkoły. Ferie się skończyły dziewczynom, czyli ostatni semestr szkoły został i chyba idziecie 17 albo 18, już nie pamiętam dokładnie, albo nawet 19 w sumie, lipca. Tak, chyba do 19 lipca. Liluniu, nudzę cię? 19 lipca idziecie ostatni dzień do szkoły, także zostało 5 tygodni albo 5 tygodni i parę dni nauki. Także szybciutko uciekamy, bo już jest późno. Miłego dnia. Hejka moi drodzy, zawiozłam Lilunię. Słuchajcie, Matysia też już w szkole, tak jak słyszeliście, ferie się skończyły. Zaczynam tego vloga, albo jest kontynuacja, w sumie to nie wiem, ale powiem wam, że ogólnie wracam do kręcenia dłuższych vlogów. Kilka osób do mnie nawet napisało na Instagramie, że lubicie te długie vlogi. Ja też odpisywałam, że jak wiadomo, że jak mam mamę jako gościa, to raz, że nie mam tyle czasu kręcić, że to trochę nie wypada, wiecie, iść sobie gdzieś tam nagrywać, prawda, tyle co muszę po prostu, a żeby mama na przykład siedziała sama, no i tak samo przy montażu, więc starałam się ten czas z mamą wykorzystać jak najlepiej. Jest mi trochę smutno, bo mama już jutro leci wieczorem do Polski, do domu, ale cieszę się też, że mogłyśmy spędzić ze sobą już po tej, wiecie, całej akcji na pys, pan no, tak dalej, że mogłyśmy spędzić trochę czasu razem, bo ten czas był bardzo cenny, fajny, nagrałyśmy się w karty, w kości, pogadałyśmy, coś tam razem zwiedziłyśmy,
a to po sklepach, a to z kwiatuszkami trochę w ogrodzie. No, także super było spędzić ten czas z mamą, naprawdę jestem za to wdzięczna i fajnie. Jedyne, co się nie udało, to jak wiecie, to mój zabieg, laparoskopia, którą mi odwołali, bo też liczyłam na to, że jednak będę miała jakieś tam dodatkowe wsparcie od mamy. No ale słuchajcie, no trudno, tak się stało, już nic z tym nie zrobię. No i chciałam się do Was odezwać właśnie w samochodzie na spokojnie, bo zaraz wracam do domu, zaczynam robić śniadanie, ogarnianie w kuchni i planujemy dzisiaj się gdzieś ruszyć z mamą. To jest ostatni taki dzień, gdzie możemy gdzieś, wiecie, coś pojechać, coś porobić, ale pada deszcz. Mieliśmy jechać do Baw, ale niestety nie pojedziemy. Mama chciała zobaczyć miejsca z Bridgertonów. Kto oglądał serial, to wie, bo tam były też kręcone sceny. No, ale pogoda... Deszcz pada, słuchajcie, może nie pada teraz, ale będzie padało, zapowiadają deszcz, jest mokro, no i padało rano, więc odpuścimy sobie i wiecie co, tak się zastanawiałam, do muzeum nam się nie chce żadnego jechać, więc możliwe, że pojedziemy sobie po prostu do Ikei, pochodzimy tam, może pójdziemy na jakąś kawę, na jakieś ciastko. Mama bardzo lubi Ikea, nie bardzo ma gdzie, tak wiecie, tam gdzie mieszka, nie ma tak blisko Ikei, nie zawsze może ją odwiedzić, a nawet bardzo rzadko i lubi, więc sobie coś tam może podpatrzy, jakieś koncepcje. Ten towar tu w Anglii i w Polsce jest bardzo podobny, troszkę się różni oczywiście, ale wiecie, większość rzeczy jest podobna. No i oczywiście różni się troszeczkę cenowo, u nas jest drożej, ale no to też nie jest jakaś tam ogromna różnica, można się zorientować, wiecie, w cenie. Także ruszymy pewnie do Ikei, coś tam zjemy, albo ciastko i kawę, albo może nawet coś dobrego, zobaczymy. Ja lubię w sumie to jedzenie z Ikei, najbardziej lubię jak jest łosoś z sosem hollandaise, który kocham i uwielbiam. I przy okazji też odpowiem na parę Waszych pytań, parę, dwa mi się nasuwają. Jeden to jest to, co to jest ta Alexa, co dziewczyny dostały na Dzień Dziecka. Alexa to są takie głośniki, które są podpięte do internetu i Alexa Wam odpowiada na różne Wasze pytania odnośnie wszystkiego. To jest tak jakby internet na głos, o, może coś takiego. Możecie też poprosić o różną muzykę, tylko że w Alexie jest tak, że muzyka z Amazona, bo wtedy tworzycie konto Amazon, jest płatna, trzeba dodatkowo sobie zapłacić, a na przykład jak macie ten głośnik z Google, to on, ta muzyka jest z YouTube'a puszczana i wtedy macie za free. Ja mam w kuchni Google, w pokoju mam Alexę i też chcieliśmy, że jak dziewczyny dostaną tę Alexę, to my w pokoju, w salonie możemy na przykład, czasami jest tak, że nie wiem, ktoś śpi na górze, czy nie chcemy hałasować i możemy teraz, fajnie, bo możemy przez głośnik powiedzieć do dzieci, żeby zeszły na obiad, czy żeby przyszły na chwilę, czy coś im przekazać. Można ustawić budzik sobie na Alexie, każda z dziewczyn może sobie ustawić, czy nam też coś przekazać do salonu, mam ochotę na chwilę, albo czy mnie słyszysz, czy coś w tym stylu. Także możemy się komunikować też. No i możemy, tak jak mówię, sprawdzić wszystkie rzeczy, na przykład dziewczyny do nauki coś sobie sprawdzić, nie wiem, cokolwiek zapytać, wiecie, z geografii, biologii i tak dalej. No i właściwie to są te główne chyba funkcje Alexy, czyli jest to taki przydatny gadżet do pokoju. Mamie się mojej on strasznie spodobał, no ale też jest taka lipa, że Alexa nie występuje w języku polskim, także nie możecie jej zadawać pytań, wiecie, po polsku, no bo to nie przejdzie, ona Wam nie odpowie, musicie po angielsku. Z drugiej strony to też jest fajnie, bo ktoś, kto na przykład mniej zna angielski albo słabo, może sobie ćwiczyć te pytania i wiecie, i też wydaje mi się, że to jest fajne. Mam nadzieję też, że będzie Alexa po polsku w końcu, albo właśnie Google, bo fajnie jednak mi się wydaje, że po polsku pytacie jakieś takie szczegóły, bo nawet jak pytacie po angielsku i chcecie powiedzieć, nie wiem, Kasia Kowalska, to nie wiecie, jak wybrzmi to dokładnie po angielsku, przez co on nie może na przykład znaleźć, wiecie, muzyki Kasi Kowalskiej, no. Także z tym jest trochę lipa, sama bym też wolała w sumie obsługiwać po polsku, właśnie ze względu na to, że jak pytam, nie wiem, Lech Wałęsa, to trzeba by było powiedzieć to tak, jak mówią to Amerykanie albo Anglicy. No i dobra, rozgadałam się chwilę do Was tutaj, jeszcze było jakieś pytanie, aha, kiedy dziewczyny zaczynają wakacje, to Wam powiedziałam z Lilunią, bo się pytacie dużo o to i dlaczego one miały teraz ferie, czy to był długi weekend. Dziewczyny miały tygodniowe ferie, zawsze mają pod koniec maja, przełom czerwca, tygodniowe ferie, czasami jest to 8 dni, jeśli przypada Inset Day, nie mieliśmy w tym roku teraz. No i została ostatnia długa, czyli ostatni semestr szkoły teraz. W lipcu kończymy, ale też słuchajcie, my mamy no właśnie te ferie majowe, tygodniowe i też my nie zaczynamy 1 września, tylko w tym roku będziemy zaczynać 5 września, także tam też jesteśmy troszeczkę przesunięci, więc wcale nie ubolewamy, że mamy te wakacje jakby dużo krótsze niż w Polsce, bo jest to kwestia chyba 2-3 tygodni,
poczekajcie, wy kończycie teraz 24. My kończymy gdzieś 18, 19 i jeszcze idziemy 5, także to będzie ze 2 tygodnie pewnie różnicy. No dobra, słuchajcie, ja już tutaj zmykam do rodzinki. Miło było mi z wami pogadać, przywitać się. No. I na razie. A, i jeszcze jedna rzecz, ale to później wam jeszcze opowiem. Mam już termin operacji. Dostałam list ze szpitala, ale to już wam opowiem może w tym vlogu troszkę później więcej na ten temat. I jesteśmy w IKEA, przyjechaliśmy. Powiem wam, że jest poniedziałek i widzę, że jest bardzo mało ludzi, mało samochodów, także przyjemnie się dzisiaj będzie spacerowało. I mówisz, żeby to u nas się sprawdziło, ja bym sobie mogła to montować, tak? No tak, jak chciałaś. No, a jeszcze bardziej można to wsunąć? Ale moglibyśmy coś takiego z drzewa zrobić też, nie? Można z drzewa, ale można też tego, bardzo fajnie to jest. Fajnie, fajnie. Fajna, nie? A tu jeszcze jest mama, zobacz, prysznic, nie? Łazienka taka. A tu jest WC, jest, wiesz? Prysznic i WC od razu, śmiesznie. Ale fajny jest ten pokój. Nastolatki taki, nie? Tam jeszcze maszyna, jakaś mała projektantka. Mata, tu jest ten sos i kwiatuszek. To jest na przepierzenie. Rabusz. Rabusz, chodź, 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 tutaj chodź. Wsadziłam tutaj w te doniczki, te kwiatuszki. Zobaczcie, jakie one są przepiękne, ile one jeszcze mają tutaj pąków. Będą się tu ładnie rozrastały i zaraz wam pokażę drugie miejsce. Też ten kwiatek mi odżywa ostatnio, coraz więcej puszcza pędów, także chyba jednak on przetrwa. I tutaj, gdzie widzicie, właśnie nad tym kominkiem, też na płocie są drugie kwiatuszki i też mają bardzo dużo pąków, także chwila, moment, parę dni, oby miały mokro i będą kwitły. Wyniosłam też przed dom kwiat, który wczoraj kupiłam w IKEA. Zmieniłam mu doniczkę, żeby miał podstawkę, bo ten z IKEA nie miał. I teraz troszeczkę na słoneczku podlany obeschnie i go wsadzę do domu, po prostu zaniosę. Moi drodzy, pokazywałam wam przebitkę, jak się trochę malowałam, z rana ogarniałam. Cały czas teraz niezmiennie używam właśnie tych dwóch produktów do twarzy, czyli lekkiego kremu CC, którego uwielbiam, w sumie w zimie też go używałam. Rzadko kiedy używam mocniejszy podkład. Korektor z Catrice, dosyć jasny mam teraz, bo jestem opalona, więc nawet nie wiem, czy nie jest ciutkę przyjazny dla mnie. I używam też Derma, Bioderma.
SPV 50, wiecie, mamy teraz, jesteśmy teraz wystawieni często na słońce, więc taki filtr wybrałam. Słuchajcie, no mama wczoraj poleciała, długo żeśmy z Arturem jeszcze wczoraj siedzieli, czekaliśmy na jakieś info a propos lotu i tak dalej. Lot, no słabo trochę, bo było bardzo tłocznie na naszym lotnisku. Ostatnio są tam często kolejki. Lotnisko już nawet, czytałam, przepraszało za tę sytuację. Ludzie czekają bardzo długo przy odprawie bagażów rejestrowanych. Kolejki są także do odprawy celnej. No powiem wam, że jest lipa. Byliśmy z mamą na lotnisku niespełna dwie godziny przed odlotem. I my jeszcze przemknęliśmy przez to lotnisko, mama poszła do odprawy, ale już wiedzieliśmy, że do odprawy celnej, jak ją odprowadziliśmy, była kolejka 5 razy dłuższa niż jak my ostatnio lataliśmy, a mieliśmy tych lotów, wiecie, 4 w sumie, no ale z tego lotniska 2. I wiedziałam, że mama już tam ze 20 minut będzie czekała, no ale to wiecie, jeszcze można poczekać, prawda, szybciej później czas płynie i tak dalej. No ale co się okazało, lot do Modlina był opóźniony. Najpierw o godzinę wpuścili, że tak powiem, ludzi do samolotu i w samym samolocie była też chyba prawie druga godzina czekania. Także dwie godziny prawie był opóźniony lot. On i tak miał lądować 23 jakoś w Modlinie, a wylądował 12 ileś. Nie chcę was skłamać, ponieważ o, jak słońce świeci, do odprawy paszportowej już w Modlinie, więc on musiał wylądować ze 20 po, tak strzelam, 25 po. Także w sumie, słuchajcie, długo się zeszło. No i mama była w środku nocy, jeszcze chyba nie wstała, bo do mnie nie pisze, a mamy poranek, Artur zawiózł Lilę do szkoły. Była wczoraj taka pustka, jak mama poleciała, zawsze tak jest, no ale już dzisiaj trzeba wrócić do rzeczywistości. W najbliższych dniach będę pracowała dużo, ogarniała dom, trzeba posprzątać, wiecie, ogólnie łazienki, urybek, no ogarnąć nasz świat, zrobić na nowo zakupy, bo już się trochę rzeczy pokończyło. Dzisiaj jedziemy na kawę do rodzinki, dawno się nie widzieliśmy, no Artur zaraz wróci, szybko zrobię śniadanie, ja tak jak widzicie się biegiem ogarniałam, no i jedziemy na kawkę, nie mogę się doczekać. No i co chciałam powiedzieć, że właśnie wczoraj już zaczęłam o tym myśleć i poruszać ten temat trochę na Instagramie, mianowicie tego, że ja wam wspominałam we vlogu wstecz, że moja mama na przykład ma dwie endoprotezy w kolanach i jest jej bardzo ciężko się poruszać z walizką gdziekolwiek, nie jeździ oczywiście na wózku i mamy nadzieję, że nie będzie na nim jeździć w ogóle, ale jednak nie oszukujmy się, takiej osobie jest zawsze ciężej, tak samo jak kobiecie w ciąży, tak samo jak kobiecie z maleńkimi dziećmi, z wózkiem, osobom niepełnosprawnym, po prostu ludziom, po których widzimy nawet, że jest im ciężko. No i wiecie, trochę mnie to boli, bo wczoraj z mamą rozmawiałam, pytałam, czy ktokolwiek jej pomógł wnieść walizkę do samolotu, prawda? No i okazuje się, że niestety nikt jej nie pomógł, mimo że szła po stopinku, tak wiecie, po stopniu, po malusieńku z tą walizką, ledwo ją targając, to nikt się nawet nie zapytał, czy pomóc. No powiem wam, że zawsze myślałam, że my Polacy jesteśmy właśnie tacy pomocni, wiecie, ustępujemy miejsca i tak dalej, ale już jak byłam ostatnio w Polsce, to się przekonałam, że różnie z tym bywa, bo jak jechaliśmy autobusem z Arturem, to Artur ustępował miejsca, niektórzy młodzi ludzie siedzieli, gdy wchodziła, nie wiem, ciężarna. No i stwierdzam, że poruszę właśnie ten temat, żeby was uczulić na to. Może niektórzy nie są tak nauczeni, to może im powiem, że to tak wypada, ustąpić osobie starszej w kolejce, czy na zakupach do Biedronki, czy na poczcie, czy gdziekolwiek jesteście. Dla mnie to jest takie normalne, że pomaga się, wiecie, jakby stojąc gdziekolwiek, rozejrzyjmy się po prostu dookoła odrobinę bardziej niż zwykle, nie patrząc tylko na to, czy nam jest dobrze i nam jest wygodnie. Myślmy o innych ludziach, także no naprawdę nas wiele to nie kosztuje, a komuś możecie mega, mega pomóc. I też właśnie rozmawiałam niedawno z ciężarną i ona też powiedziała, nawet z kilkoma w sumie, że nie ma opcji, żeby cię ktokolwiek przepuścił w kolejce, że te czasy już dawno poszły, że tak powiem, w odstawkę, że te czasy już dawno minęły, gdzie panowie ustępowali kobietom w tramwajach, ciężarne się przepuszczało w kolejkach, że teraz to wygląda zupełnie inaczej. Ludzie udają, że cię nie widzą i że jest ci ciężko, żeby ci po prostu nie pomóc. No i jest to dla mnie, słuchajcie, nie do pomyślenia, jest to dla mnie straszne, także uczulam was. Ja jestem wyczulona na właśnie osoby starsze przede wszystkim, zawsze im pomagam. Sorry za to zmieniające się światło. Lataliśmy ostatnio z Arturem, jak lecieliśmy lotem do Polski, zarówno do Polski właśnie i z Polski, bo na
Majorkę, to akurat nie było takiej potrzeby, bo było bardzo mało osób w samolocie, to Artur pomagał z walizkami co najmniej trzem kobietom naokoło, tam gdzie siedzieliśmy, zarówno włożyć do luku bagażowego, jak również później tę walizkę zdjąć i podać tej osobie. Tak samo jak wchodzimy po schodkach do samolotu, bierzemy nie tylko czasami swoje walizki, ale też jak widzimy, że ktoś sobie nie radzi, też mu pomagamy. No i ten temat chciałam właśnie poruszyć. Dajcie mi znać, jak wy to widzicie, czy pomagacie też osobom w potrzebie starszym, jesteście empatyczni, czy widzicie, że ludzie ogólnie pomagają, jak to obserwujecie naokoło siebie i czy też wy mogliście liczyć kiedyś na taką pomoc. Ja jak byłam w ciąży, to pamiętam, że było też to różnie. Zdarzały się osoby, które po prostu pomagały i super, bo ja akurat w ciąży przechodziłam bardzo ciężko i dla mnie stanie w kolejce 10 minut to było tak, że mi się chciało od razu zemdleć. Było mi słabo i niedobrze, więc fajnie, że było dużo jeszcze takich ludzi, którzy pomagali, ale też były takie sytuacje, że tak naprawdę ludzie udawali, że kogoś nie widzą. No dobra, moi drodzy, to tyle. Miga mi bateria, uciekam robić śniadanie i ruszam z Arturem w drogę.